Siemka, witam na kanale alkoholowe. Zaczynamy sezon grillowy, dlatego pomyślałem, że przygotuję prosty odcinek, w którym zrobimy sobie cztery mega proste, ale zarobiście smaczne koktajle, a bardziej drinki. Takie proste rzeczy, które myślę, że będą mogły Wam fajnie towarzyszyć na grillowych posiadówkach, na przykład na majówkę. Więc nie przedłużając, zabieramy się za pierwszy koktajl, którym będzie Gin Basil Smash, czyli bardzo orzeźwiający koktajl z dodatkiem bazylii. I ci, którzy nie słyszeli o tym nigdy, poruszałem już ten drink na kanale kilka razy w książce, macie naprawdę nie szokujące. Szokujcie się, jeżeli pierwszy raz to słyszycie, bo to po prostu jest złoto. Zobaczycie za chwilę. Połączenie bazylii z cytrusami, z ginem robi taką robotę, że sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, że tyle lat coś takiego istniało i nawet nie wiedzieliście. A właściwie z tym tyle lat to trochę przesadzam, bo już w naszym, że tak powiem, milenium to powstało dopiero. To nie jest mega stary drink, stare połączenie, także jedziemy. Zaczynamy od cytrusa i wlewamy sobie tutaj 2/3 szota soku z cytryny. 2/3, 3/4. Tu granica jest bardzo cienka. Chcecie bardziej wytrawne, troszeczkę kwaśniejsze, no to 3/4. To polecam bardzo. Do małego shakera. Leci. Do tego tutaj możecie być hojni, ile wyładujecie tych liści, tak będzie dobrze, tu się nie da przedobrzeć za bardzo. Ja zazwyczaj wrzucam około 15, 18 do 20, zależy od wielkości liści oczywiście, bo jak kupicie sobie na przykład w makro gotowe liście, no to tam będziecie mieli mega, takie grube, duże, to wtedy nie musicie aż tak dużo. W każdym razie bazylia ląduje do shakera. Syrop cukrowy, wiadomo, woda z cukrem zagotowujecie, mieszacie. W tym przypadku rich, czyli 2 do 1 cukier z wodą, proporcje, czyli 1/3 szota. Ogólnie polecam zaczynać od syropów zawsze przy wlewaniu składników, bo wtedy wypłukuje ten cukier, który się zastygnie w shakerze cytrusami i alkoholem. Najlepiej zaczynać od syropu. Brakuje oczywiście ginu, ale zanim go dodamy, dodajemy najpierw lód i shakujemy po to, żeby wybić kolor i smak z bazylii. Ok, stłukliśmy troszkę bazylię i teraz 2 szoty ginu. Shot, przypominam, około 30 ml, 35, i w zależności od tego, jaki macie jigger. Że 2 szoty ginu wlatują i moja osobista notacja, której nie było w książce, saline solution, czyli sól z wodą, 5 do 1, woda do soli i jakieś 2-3 krople. Po co się to dodaje? Żeby wydobyć jeszcze większą kwasowość z cytrusów, żeby było jeszcze bardziej takie punchy, że tak powiem, jeśli chodzi o kwas. Dobra. I shake'ujemy znowu. Zmrożone szkło, no i przelewamy. Jak widzicie, puściło ładny kolorek. Im bardziej będziecie to tłukli, tym więcej koloru to puści. Tu zrobiłem tak optymalnie, bo czasami się przesadzi, to wygląda jak Ludwik, to nie polecam tego. To na ostatnio na szorcie wrzuciłem taki przesadzony, bo troszeczkę mnie poniosło z ilością bazylii. Ale smakowo był zarąbisty, więc tutaj mówię, nie da się tego zepsuć. Prosta dekoracja to oczywiście listek bazylii, prościutki garnisz. Proszę bardzo, Gin Basil Smash. Dobra, szybki tasting i przechodzimy do kolejnego. Nie jestem w stanie się znudzić tym koktajlem. Robię go dość często i po prostu nie jestem w stanie się znudzić. Oczywiście im lepszy gin, tym lepiej, to wiadomo. Naprawdę ciężko zepsuć ten napój. No, zawsze to powtarzam. To jest moje top 3 ulubionych koktajli zdecydowanie. Przy okazji przypominam, że mamy takie eleganckie fartuchy nowe. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam na defox.pl. Przechodzimy do drinka numer 2 i ok, przyznam Wam rację. Pierwszy był z shakerem, średnie na grilla, ale możecie to zrobić w słoiku oczywiście, zamiast shakera, ale już obiecuję, że kolejne 3 będą bez shakera, do zrobienia dosłownie nawet w rozpędzonym po prostu po polu ułacie możecie zrobić ten koktajl. Także jedziemy. Ten drineczek będzie troszkę nietypowy, bo potrzebujemy do niego arbuza i rumu oraz prosecco. Takie nietypowe połączenie, ale zaufajcie mi, naprawdę super orzeźwiające, idealne na lato. To jest chyba takie moje go-to, jeśli chodzi o letnie coś, co wszystkim będzie smakowało i nie będzie nikogo wykręcało. To jest jak amen w pacierzu. Bierzecie sobie arbuza, w tym przypadku połówkę miniaturki biorę. Zazwyczaj robię to blenderem, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy na grillu, to nie mamy blendera, dlatego będę się starał użyć tylko łyżek, tego co generalnie macie pod ręką na takiej imprezie. Na takiej imprezie madlera do ugniatania też nie będzie, więc bierzecie łyżkę, cokolwiek co możecie, to może Wam posłużyć do gniecenia tego arbuza. No i go rozdrabniacie, jak tylko dacie radę, mocno. Im mocniej, tym lepiej. A jak macie blender, no to oczywiście zblendujcie. Po rozdrobnieniu tego potrzebujemy dodać do tego rum. Tu mam akurat Appleton Estate, ale polecam zwykłą Hawanę kupić za 6 dyszek i będzie super, naprawdę. Pamiętam, jak ona kosztowała 3 dychy jeszcze niedawno. Takie 200 ml mniej więcej rumu. Wiem, że to się wydaje mega dużo, ale to jest dzbanek imprezowy, to jest, nie jest dla jednej osoby, pamiętajcie. I jak macie dzbanek z rączką, to oczywiście polecam takiego użyć. Ja mam akurat taką old fashionówkę, powiedzmy oversize, także wlatuje to. Syrop imbirowy. Jak się robi syrop imbirowy? Robi się tak,
że bierzecie cukier z wodą, 2:1 najlepiej. Gotujecie, dodajecie plasterki imbiru, gotujecie to kilkanaście minut. Zostawiacie, żeby troszkę odtajało. Możecie odcedzić albo zblendować ten imbir i przycierkę przycisnąć, żeby ten imbir jeszcze się jakby wbił w ten smak. Dacie, w opisie macie instrukcję, w książce wszystko też jest opisane. Potrzebujemy jakieś 50 ml teraz tego syropu. Jakieś 1,5 szota, lekko ponad 1,5 szota. Sok z jednej limonki do tego potrzeba. Tu nie będzie nic. Sprawa ultra prosta. Wciskamy sok z jednej limonki. Oczywiście na imprezie bez, żeby nie było, że ja tu tylko narzędzia wykorzystuję. Bierzecie limonkę, odcinacie dupkę, żeby nie była gorzka. Ściskacie. Możecie tak, jak nie macie wyciskarki. Możecie sobie jeszcze o szkło, o tak, przycisnąć, jak macie grube. Też idzie. Pamiętajcie, że najpierw trzeba ją wyrolować porządnie po stół. Ona wtedy puści więcej soku. Cytrynę, jak będziecie zastąpicie cytryną, to będzie też super, także nie spinajcie się, jak nie macie limonek. Mieszamy to. Potrzebujemy dodać do tego bardzo dużo lodu. Pamiętajcie, przypominam zasadę, im więcej lodu, tym mniej rozwodnienia drinka, bo ludzie sobie to jakoś mylnie urajają, że jak za dużo lodu, to będzie rozwodnione. Właśnie nie, bo będzie schłodzone i lód się nie będzie rozpuszczał. Dacie 5 kostek, rozpuszczą wam się w 5 minut, to będzie woda z drinkiem, ciepła, także ostrzegałem. Szczerze, to jeszcze bym dołożył tego lodu, ale dobra. Teraz bierzemy prosecco, otwieramy. Jak ktoś jest bardziej majętny albo ma fantazję, no to może kupić oczywiście szampana. I robimy elegancko taki top. I jak macie zwykły dzbanek, to przytrzymujecie sobie tym i wlewacie. Ja mam dzbanek typu szklanka, więc muszę sobie to zrobić tak. I proszę bardzo, taka nietypowa sangria. Co, szybka próba, nic dodać, nic ująć, po prostu idealne na gorące dni, na grilla posiedzieć. Jak widzicie, dużo roboty nie było, a sobie stoi, polewacie, nie trzeba przygotowywać 5 razy. Lecimy z numerem 3. Bazuje na łysze, w tym przypadku Jim Beam. Oryginalnie nazywa się ten koktajl Lynchburg Lemonade, mogliście go kojarzyć, na Jacku Danielsie się robi. Jako, że tu robimy to na Jim Beamie, jest to Clermont Lemonade, bo stamtąd pochodzi Jim Beam. Tak to się przyjęło. Ultra prosty skład. Zaczniemy sobie od syropu cukrowego. Rich, 1/2 szota takiego syropu. Oryginalnie używa się triple sec, ale żeby nie utrudniać, zrobimy sobie dzisiaj uproszczoną wersję. 1/2 szota takiego syropu cukrowego, który już pewnie zrobiliście, bo robiliście poprzednie koktajle. Teraz potrzebujemy 1/2 szota soku z pomarańczy. Może być świeży, akurat taki mam, to sobie wycisnę. Wy możecie oczywiście użyć normalnego gotowca, jeżeli wam się nie chce bawić. Hop. Teraz po 1/3 szota soku z limonki i cytryny. A jeśli nie macie obydwu cytrusów, to jednego z nich 2/3 po prostu szota. Dodajemy lód. Można sobie to jeszcze przełożyć pomarańczką, żeby było wizualnie fajniej. Do tego wspomniany Jim Beam, 1/2 szota. Delikatnie mieszamy. Tutaj mam trochę trudności, bo to jest kwadratowy słoik, który jest ciężki w tych sprawach. Jakoś dałem radę. No i robimy top z ulubionego waszego napoju cytrusowego. Czy to będzie Sprite, czy 7-Up, czy Zbyszko, 3 cytryny, to już od was zależy. Jeszcze jedna pomarańczka na górę, żeby było weselej. Słomeczka. No i proszę bardzo, Clermont Lemonade, aka Lynchburg Lemonade. To spróbujmy na szybko. Wspomina mi się od razu Kraków, bo pamiętam, że w Krakowie namiętnie robiłem ten napój. Bardzo często, kiedyś miałem taką anegdotę. Ale to wam opowiem w kolejnym odcinku, jak będę to robił przy najbliższej okazji. Bierzemy się za koktajl numer 4. Okej, na koniec coś, co większość może kojarzyć, a ci, którzy nie kojarzą, to muszą się zapoznać, czyli Whisky Old Fashioned, bardzo klasyczny koktajl. Zabieramy się do roboty. Kilka moich protipów ode mnie przy okazji, tak podczas robienia, żeby odświeżyć nieco temat. Tak, potrzebujemy jakieś 1/3 szota syropu cukrowego Rich, najlepiej ciemnego demerara, czyli po prostu cukier brązowy 2:1 rozrabiacie z wodą. To wlatuje do szklanicy, do jakiejś dużej szklanki, cokolwiek macie, żeby można było wymieszać. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Do tego oczywiście łycha, 2 szoty. Najlepiej amerykańska, ale na szkockiej też wychodzi. Nie jest to żaden grzech. Będzie bardziej dymny oczywiście na szkockiej, ale polecam tutaj jednak amerykańską albo bourbon właśnie. Wlatują 2 szociki. Angostura Aromatic Bitters. Must have, jeśli chodzi o Old Fashioned. Jeśli nie macie, a chcielibyście jednak zrobić to, wtedy herbata, cynamon, zalewamy spirytusem albo wódką. Zostawiamy na chwilę, żeby wyszły te zapachy z tego i wtedy parę kropel dodajemy. Nie będzie to samo, ale zawsze jakiś substytut. Tutaj dajemy 2 dasze. Ok, teraz wlatuje do tego lód. Co ja jeszcze bym dodał od siebie? Ponownie saline solution, czyli ten roztwór soli, jakieś dwa dasze. Zawsze coś dodatkowo wyciągnie z tego, zapewniam. Wlatuje sporo lodu.
I tutaj lód ma dwa zadania. Lekko rozrobić i schłodzić, bo tu chodzi o to, żeby to nie było mocne, bo wiadomo, to jest czysty alkohol. A jak jeszcze użyjecie jakiegoś droższego bourbonu czy coś, no to wtedy w ogóle, jak on ma 60% na przykład, no to już w ogóle będzie zabijaka, więc tutaj pomerdać to trzeba troszeczkę, żeby się zrobiło chłodne. I rozwodnione, ok? Koniecznie schłodzone szkło oczywiście. Teraz musimy sobie to odcedzić, więc bierzecie jakieś sitko, jak macie dżulepówkę, no to dżulepówkę sobie wkładacie. Dobrze łapiecie, żeby wam się tutaj nic nie ruszało. I elegancko tutaj sobie wlewamy. Zobaczcie, coś pięknego. Jaki garnisz? Najprostsza sprawa to zrobić tak. Bierzecie sobie kawałek zestu, ściągacie, czyli samą tą ciemną część pomarańczy, skóry, widzicie? I albo wciskacie to teraz o tak, albo możecie sobie też podpalić i taki przypalony ześcik sobie tu włożyć. Ale ja mam lepszy pomysł dla was. Lepszy patent, bardziej efektowny, zwłaszcza na takie imprezki. Obieraczką ściągacie jak najdłuższy kawałek skóry z pomarańczy, jaki dacie radę. To w tiki koktajlach mega działa, ale w old fashioned też, zaraz zobaczycie. Bierzecie sobie taki duży plaster, zawijacie sobie go elegancko w różyczkę i zobaczcie. Bierzecie sobie wykałaczkę koktajlową do kupienia na przykład w Selgrosie i różnych tego typu specjalistycznych sklepach w Nanecie też, bez problemu. Wbijacie sobie to tu, przebijacie, już jest ładnie, prawda? Do tego wisienka maraschino. Wisienki maraschino są mega drogie, dlatego polecam szukać na przykład wisienek Amarena. Czasami są w Biedronce. Kiedyś były w Lidlu w tygodniu włoskim, teraz są tylko w Biedronce. I one są bardzo podobne do tych oryginalnych maraschino, które potrafią kosztować 5 dych, nawet więcej, do 100 za słoik, w zależności od tego, gdzie kupujecie. W Miami widziałem to w ogóle ponad 100. Proszę bardzo, taki garnisz i zobaczcie. I macie plus 30 po prostu punktów u znajomych za coś takiego. Proszę bardzo, prosty old fashion. Szybkie próbowanko. Klasyk. Nie mogę nic więcej dodać, po prostu klasyk. Musicie, jak nie próbowaliście, no to czas najwyższy. Macie proste instrukcje, żeby było łatwiej w opisie wszystkie przepisy, ale w książce będzie wam wygodniej i bardziej estetycznie. Na dzisiaj tyle, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie suba, łapkę w górę. Przypominam, że na 101koktajli.pl oraz na adifox.pl macie moją książkę 101 koktajli, gdzie te przepisy, które dzisiaj robiłem, się znajdują. Do zobaczenia i miłej majówki. Alkoholowe, siema.